No i w końcu się udało dostać. Nie no, w grze to byliśmy, czekaliśmy po prostu, aż się wszystko zacznie. Dzień dobry, witam was serdecznie. Emil z tej strony, po lewej stronie jest Spirit, po prawej stronie jest Skilius, Protos kontra Teran, Polska kontra Rosja, przy czym Skilius występuje pod flagą... Wypam tutaj, tak na Team Liquid śmiesznie to jest wystawione, ogólnie pod flagą nierosyjską. To mogę już teraz powiedzieć, on jest... Non-representing ma flagę taką, aha, biała non-representing, bo bardzo mocno się odcina od działań Federacji Rosyjskiej i dobrze. Lecimy tutaj z grą, baraki są, supply depot jest, BO3, czyli do dwóch wygranych. Zobaczmy, moi mili państwo, no, co w tej grze się tutaj uda dalej zrobić. Polakowi, co uda się zrobić Spiritowi, naszemu dobremu, bo... Zerknę sobie na grupę, a grupa C mi mówi następującą historię, że to jest runda trzecia, tak? W rundzie trzeciej Spirit gra ze Skiuliusem, For Jumi z Baby Marine i Showtime ze Stefano. Showtime prowadzi 1-0 ze Stefano swoją drogą. I realnie, z tego co patrzę, to tutaj będziemy mieli chyba spotkanie o pierwsze miejsce w grupie, jeżeli to wszystko będzie szło tak dalej. Jeżeli Polak teraz wygra, to będzie prowadził, będzie miał 3-0 w... 3-0, prawda? 0 straconych, jeżeli wygra bez straconych map. Natomiast jeżeli Skilius wygra, no to też będzie 3-0, ale Skilius będzie miał jedną straconą mapę wcześniej. Ogólnie trzeba wygrać, o tak. Bym powiedział, że ten mecz i nas... i ostatni będą najcięższe u Polaka, bo to jest teraz gra oczywiście ze Skiliusem, który jest dobrym bardzo Protosem, a ostatni mecz w grupie będzie grał na Showtime'a. Z jeszcze lepszym Protosem, więc tutaj trzymamy kciuki za naszego gracza, żeby w niedzielę można było go zobaczyć. Ja nie wiem, czy ja będę, ja wiem na pewno, że ja w niedzielę nie będę tego komentował, bo jestem zbyt leniwy. Igor to będzie robił, ja sobie grzecznie tutaj odpocznę. Mamy proxy ze strony Skiliusa, z tego co widzę, proxy Stargate, Polak to zeskautował, no jeszcze nie. Polak jeszcze nie zeskautował, ale tu już widzimy pierwszego bardzo upierdliwego Zota, który niestety dostał się do środka, ale to bez znaczenia, Zelot będzie ubity w tej chwili, więc to tu nic wielkiego nie zrobi. Jest inny jednak problem, otóż właśnie pojawił się Stalk, na szczęście ekspansja będzie gotowa. I co to jest? Gateway kolejny. Wojdy się szykują. No proszę bardzo, będzie ser. Ser serem i serem pociskaj. No to niech się tutaj seruje. Oho. Dobra, co z tym Reaperem? Żyje jeszcze Reaper. Powiedzmy. Ale to jest bardzo ważne. Skończył się bunkier, skończyła się ekspansja. Jakaś tam mina się szykuje, pierwsza. Do tego Starport. Jakby nie patrzeć, Skilius będzie robił... No będzie agresywny, będzie bardzo agresywny od początku, będzie olinował, nowych harvesterów tutaj nie widzę u niego, więc tak to jest możliwe, zauważył tego Stalka. Gdzie są miny? Jest jedna mina, jest Medivac, więc Polak sam będzie chciał to jakąś presję nałożyć. No fajnie, ogólnie fajnie, że będzie ta mina, ale no nie wiem, nie wiem. Nie zeskautował, nie zdaje sobie z tego sprawy, co się tu będzie za chwileczkę działo. Zaopatrzenie armii jest dosyć podobne aktualnie. Hej. No i dobra, SCV-ki ściągnięte, żeby tutaj naprawić. Niestety się nie udało. Gdzie jest ta mina? Nie ma tej miny. Medivac leci cały czas do bazy. Oj. Tam spróbuję te eko rozwalić. Ważne, że jest zamknięte przejście, ale co z tego, że przejście jest zamknięte? Jakiś cyklon się tam pojawia. Jest GG, bo zobaczył, że nie ma ekspansji. Niestety jest 1-0 dla Skiliusa. Czas na kolejną grę. Po stronie lewej w kolorze niebieskim jest Spirit, po stronie prawej w kolorze czerwonym jest Skilius, BO3, no i niestety, proszę państwa, Skilius prowadzi 1-0 z naszym polskim Teranem, z Beatą, Piotrem Beatą Wolkiewiczem. Skandal. Piotr Beata Wolkiewicz, Spirit Soul. Tutaj będzie wszystkie znane niki.
No cóż, nie udało się niestety Polakowi zeskautować, że Cheese się jakiś zbliża. Olin się z... No, Cheese? No, to był syr. Syr, jak najbardziej syr się zbliżał. Nie przygotował się na to. Szkoda, gdyby dał radę wybronić tego... Gdyby się rzucił odpowiednio szybko z CV-kami i wybronił... bunkier. O, może by coś było. Wtedy, gdyby ta mina, która na górę uciekała, no to może też by coś było. Gdyby była tutaj gotowa do walki. No ale gdyby babcia miała wąsy, to by była gender. I tyle. I już. A nie była. Więc aktualnie, żeby było zabawniej, panowie są... na tym samym poziomie, na tym samym miejscu? No, nieważne. Showtime, zobaczmy. Showtime, jedna przegrana gra, dwie wygrane. No, powiem tak, jeżeli Polak by teraz wygrał, to byłaby szansa na awans bardzo duża. To już wtedy o awansie nie byłoby tak... z awansem nie byłoby ciężko. Przegrana teraz będzie pewnie walczył z, powiedzmy sobie, Showtime'em. Tak, będzie z Showtime'em walczył, no. Czyli na Protosa będzie musiał wygrać. Ale może fakt, że Skilius po prostu doszedł do wniosku, że zaatakuje szybko Polaka, oznaczało mu więcej tyle, że on wie, że late game będzie źle wyglądał na naszą, na Harry Pottera, Piotera, tak go nazywają teraz na Home Story Cup, no to okej, niech będzie. Czemu by nie? Co się dzieje? Stargate tym razem. No dobra. Ostatni raz, jak widzieliśmy, jak Protoss grał Stargate na naszego Terana, skończyło się to wygraną naszego gracza. Więc jestem na tak. Jestem jak najbardziej na tak. Dobra. Ładno. Próba wjechania do dołu, nie udało się. Za to niestety SCV-kę jedną zabija. Aaaa, szkoj! Trochę za późno się zorientował nasz gracz. Ale SCV-ka za probkę, no niech będzie. Spoko. Nic złego się nie stało. Co jest zabawniejsze, mógłby tam chyba jeszcze spokojnie kolejne jednostki pobić. Aj, uciekł. Aj, gdyby dało się tę adeptkę zabić, ale już jest polowanie. Sprawdził, zobaczył, gdzie jest przeciwnik. I teraz co? Ten ucieknie. A może jednak... Da, kill him! Kill him! Okej, okay. Od razu serce się napełniło radością pełne, bo udało się go kill him. Więc to fajnie. Jak on go kill him, to my jesteśmy szczęśliwi. Tym razem oczywiście Polak widzi doskonale skauta, no tutaj został przechwycony przez Feniksy, dużo nie zrobił, dużo nie zeskautował, chciał jeszcze wjechać do środka. Po raz kolejny się to jednak, jak widzimy, doskonale nie udało. Okej. No to... moi mili państwo... te Feniksy wykombinują. Chciałem się zapytać tutaj czatu, ale czat mi nie lubi, się do mnie nie odzywa. Jaka jest aktualnie meta z tym wszystkim, co się dzieje z tymi PVZ? Co Protoss teraz próbuje grać? No bo widzę, że próbuje latać. Czemu próbują latać? Jako kontra na co? Na zmienione cyklony? Czy nie zmienione cyklony? Cyklony miały jakąś zmianę, ale ja szczerze powiedziawszy zapomniałem, jaka ta zmiana była. Bo już ten wiek, że się takie rzeczy zapomina. No tak, mina niestety przechwycona. Jedna zdążyła tam wysadzić się, chyba nawet nie. I szczerze powiedziawszy, tym razem Feniksy, Forgeomi próbował grać Feniksy na Spirita. I średnio te Feniksy tak naprawdę zadziałały. Teraz wydaje mi się, bo nic nie zrobiły. Teraz wydaje mi się, że jednak Skilius lepiej to wykorzystuje zupełnie. Jakby Skilius miał więcej skilla. Nie? Nie, żadnych żartów tutaj na kanale? Nic? Nie? Nie? Okej, okay. Dobra, myślałem, że jednak to było zabawne i nie można się pośmiać. Ale okej, okay, no dobra. Proszę bardzo, niech tak będzie.
jak się wam to nie podoba. Ile tych Feniksów mamy? Aktualnie 6 sztuk, kolejnych już nie robi, za to kolosy zaczynają się pojawiać. Okej, szybciutki jeden, drugi skanik. Dobra, Polak postanowił wyjść. Coś tam chyba przed chwilą zniszczył, co nie? Tak, jednego Feniksa dał radę właśnie zniszczyć. Ops ustawiony, więc będzie widział doskonale, kiedy armia będzie wychodziła do walki. Okej. No ale nie chcę nic mówić, startacja trzanków w takim wypadku boli, ale to też dało informację naszemu graczowi, że hej, Feniksy są po drugiej stronie, to znaczy, że można spokojnie dropować jednostki, jedna mina się gdzieś tam pojawi, troszeczkę Marinesów, Steam za sekundę będzie gotowy, no czwórka probek zabita, więc nie jest źle. Problem jest taki, że właśnie kolos się pojawił, ale można trochę poharasować przeciwnika. No tutaj marudery niestety tylko się pojawiają i od razu giną. Przydałoby się może też postawić jakąś... Ej, ale to już jest bardzo sympatyczne. Kolejne CV-ki gin. Ej, ten drop był pierwsza klasa. No i tak to jest. Jeszcze Wikingiem wylądował, żeby tu zaatakować. Świetnie, 19 probek zabitych. I tak to jest, kiedy Soul wyczuje, że nie ma obok Feniksa, od razu pakuje wszystko do Medivaca i wsią. I zaczyna rozwalić coś się... Artosy Spylon tam był! Jaki piękny Artosy Spylon tam był! I już go nie ma. I to jest ta sprawa z Spylon, że one są, ale po chwili ich nie ma. 30 harwesterów zniszczonych. Obstawiam, że Skilius nie tak to sobie wszystko wyobrażał. Aaaa, się minęli! Szkoda, można było zabić spokojnie z jednego, dwie. Tutaj sztuki. No nic. W końcu Feniksy wróciły, więc tutaj niebo powinno być czyste i zabezpieczone pod bazą, nad bazą Skiliusa. A tego obsa byłoby fajnie się pozbyć. Trzecia baza jest już u Polaka stawiana. Wydobycie, wydobycie. Na razie spadło w dół, no bo nie ma co ukrywać. SCV-ki na odległość wydobywają. Bywa. Zanim to podleci, chwilę potrwa. Trochę... Szkoda, że nie dał rady wcześniej tutaj postawić Command Center, ale okej. Okay. Orbital Command, przepraszam. No i rusza. Rusza Skilius z kontrą. Armia dosyć podobna, ale co jest ważne, Polak ma lepszy upgrade do ataku, chociaż tutaj szarża na zlotach się pojawiła. Min zbyt wiele nie ma, żeby te zloty kontrować. No, teoretycznie jedna wystarczy, plus jakiś Siege Tank i będzie wystarczająco... przyjemnie. Ile mamy wikingów? Nie, mamy tylko 3 wikingi. Mało. Mało, żeby pomóc pozbyć się kolosa, no ale tak to już wychodzi. Okej. Jeden jeden do ataku i obrony u Protosa jakiś czas temu się rozpoczęło. U Polaka w międzyczasie będzie się kończyło plus jeden do obrony, więc jeżeli w dobrym momencie tu nasz gracz postanowi zaatakować, no to ubije. Ubije przewagą upgrade'ów. Okej. Dobra, jestem Steamik. Widzi, jak wygląda to z ekspansjami. O, przy okazji ładnie udało się przynajmniej jedną tej kulkę rozwalić. O, nawet nie wiem, co to było, ale o tym za chwileczkę. Coś tam nam wpadło. No i teraz dosyć duże starcie. Dziękuję bardzo, Bliźniak, za donate. Zapomniałem, że mam te alarmy.
bliźniak kolejną stówę się dorzucił. Dobry człowiek. Dobry człowiek w takim wypadku. Zobaczmy, co się dzieje. Blink jest. No i ten atak ostatni na korzyść naszego gracza. Dobry człowiek, tak przeliczamy na pieniądze, dokładnie. Na razie tylko bliźniacy dosyłają hajs. Był bliźniak numer 1 wysłał, bliźniak numer 2 wysłał. Ty weź tam pacnij bliźniaka numer 3, żeby też coś się dorzucił, a nie. Dobra, zeloty Blinks. Tych zelotów jest dosyć dużo, Blinks Salki, no niewiele tego jest. Feniksy będą miały się zająć jak coś wikingami. W razie co? O! Dark Shrine się pojawia. No i widzimy, będziemy przechodzić do tego midgame'a jakoś. Uuu, ale tu jest problem, bo kolosy zostały zostawione troszeczkę samopas. Jeszcze EMP poleciało. Polak próbuje się teraz pod to pobić. Podbić kolosy, uciekają. No, Feniksy się rzuciły, żeby coś tu przechwycić. Uwaga! Piękny split ze strony naszego gracza i jeszcze ubije to wszystko. Ubije wszystko, co tutaj było. Spójrzcie teraz na zaopatrzenie armii. 60 punktów więcej na korzyść naszego gracza. Czy znowu dźwięk się zmienił, czy to po prostu u mnie w uszach jest coś nie tak? I skończy się to u lekarza. No cóż, ostatni kolos padnie. O, nie padł. Tam na coś mi to zrobił kolos. Ale wydaje mi się, że tu no, Polak dwa razy większa armia niż przeciwnik. Jeszcze gdzieś tam były te ghosty, żeby EMP rzucać. No to będzie teraz już wykończone i będziemy mieli 1-1. Chyba tak, jeszcze to się wbije. Tak, też jest. GG 1-1. Pięknie i wspaniale. Naprawdę, pięknie, wspaniale, cudownie, wspaniale, pięknie. Tak miało być, o już ty włosy, kurde. Może trzeba zacząć zbierać na drugi przeszczep. No i kolejna mapa przed nami, Skilius kontra Spirit BO3, czyli do dwóch wygranek. No i proszę Państwa, jest lepiej, jest dobrze, nie jest idealnie, ale jest lepiej. Jest lepiej z tego względu, że Polak wygrał meczek. Mapkę, urwał kolejną mapę, tak? Prawidłowo. Aktualnie w drabince prowadzi Skilius, ale nie, no nie powinien prowadzić Skilius, to nie powiem, nie, aha. Nie, dobrze, prowadzi Skilius aktualnie, bo ma jedną mapę więcej wygraną od Polaka? Coś chyba tutaj ktoś źle wprowadził. Polak też powinien mieć 5 map wygranych, więc ktoś najwidoczniej jeszcze nie wprowadził danych, ale no, tyle. Jeżeli Polak teraz wygra, jak na to patrzę, będzie miał zagwarantowane chyba już te drugie miejsce. Prawie, może, zobaczymy. Będzie blisko. Musi wygrać. Jak nie wygra, będzie walczył wtedy z... Jeżeli wygra teraz, będzie mu łatwo o drugie miejsce w najgorszym wypadku. Jeżeli nie wygra, będzie o drugie miejsce walczył pewnie z Showtime'em. Oczywiście obstawiam, że z Baby Marine TVT wygra i nie będzie tu jakichś tam większych problemów, bo wtedy dopiero byłby przypał. Okej, dobra. No, co tu się dzieje? Kilim, niewiarygodny. Już myślałem, że straci tą SCV-kę. Autentycznie myślałem, że SCV-ka za chwileczkę przestanie istnieć tu. I co byśmy wtedy zrobili? No dobra. W ogóle bliźniak byś wysłał jakieś zdjęcie kota i na Facebooku. A nie. Z kota to nie ma życia. Panie kochany. Kot się przyda. Dobra, command center, faktorki. Nie ma żadnego na razie cheese'a ze strony Skilliusa i to mi się podobało. Przypominam, że Soul stracił tą swoją jedną mapę przez... no cheese'a. Skillius zrobił proxy Stargate, proxy Gejcik i wsio pobiegł tam do niego. W następnej grze jednak na szczęście nasz gracz już no, nie pozwolił na coś takiego. I tyle dobrego. Okej. Okay.
Skaucik nic nie zrobił. Nie miał prawa nic skaucik zrobić. Bo to był skaucik, prawda? To nie był atak, tylko to było po prostu do skautowania. Na razie trzecia baza jest grzecznie dostawiana. Okej. Panowie grają dosyć spokojnie, dosyć bezpiecznie, o tak. Obie strony wiedzą, że to jest bardzo ważne, co się tutaj dzieje. I tyle. Nikt nie chce, poza tym jeszcze jedna ważna sprawa, nikt nie chce spaść, jasne, chcieliby awansować, ale nikt nie chce awansować z drugiego miejsca. Dlaczego? Bo awans z drugiego miejsca może oznaczać, że się będzie grało na przykład na Reynora, albo Klema, albo Serala, na jednego z nich. O, miny ładnie zakopane, jedna zabita. Tutaj zawsze oczywiście chwileczkę poblokował wydobycie, przynajmniej, myślałem, że zabije tego Stalka, nie udało się, a to szkoda. Na szczęście drugą minę przynajmniej uratował. Tyle się tu udało zrobić. Okej. Okay. Góry grzeczny Raven. W międzyczasie Steam dorzucony. Zobaczmy, faktorka produkuje kolejne Siege tanki. No tutaj oczywiście, no nie mów mi, że wskoczysz. Skoczył, ale to i tak miało w miarę mało życia, więc tutaj nic wielkiego nie udało się zrobić. Przy czym w międzyczasie stalki się pojawiły, no i teraz tak, Marinesy są u góry. Siege tank nie jest dobrze ustawiony, tej stalki trochę tej presji nałożą, ale pamiętajmy, że tam na dole pojedynczym Medivac z jedną miną za chwileczkę będzie lądował i... to będzie ładne. No i nagle cztery proby zabite, a to wszystko i wyłącznie dlatego, że Skilius nie przypilnował tej jednostki. Dobra, blink do środka, Siege Tank, no niestety nic nie zrobi wielkiego. Pakujemy się do Medivaca, do bunkra. Bunker nie został zniszczony, weź, napraw go, naprawić. Nie zrobił jednak tego. No i Skilius cały czas ta agresja, ale pamiętajmy, że zajmuje się eko, nie zapomina, proby cały czas gdzieś tam robi. Aj, Spirit. Nie do końca tak to miało być, kolejna mina tutaj zakopana. No, coś tam ubija, ale Skilius ewidentnie więcej obrażeń zadaje. Bez dwóch zdań. Blink pod Siege Tanka, chociaż tutaj nie wiem, czy to było aż tak bardzo dobre, bo Polak mógł w miarę ładnie przejść i trochę tych jednostek tutaj zabił. To się moim zdaniem nie opłacało całkowicie. Zniszczył jednego Siege Tanka za, nie wiem, cztery stalki? Jeżeli chodzi o eko, to właśnie tak średnio wyszło. Granat spowalniający, ogłuszający zaraz będzie gotowy. Plus 1 do ataku dopiero rozpoczęta, ale to akurat w tym samym czasie, co i proces rozpoczął swoje upgrade. I Dark Shrine się pojawia. Czemu ja chcę mówić Shire, się zastanawiam. Dużo hobbitów kiedy oglądałem. A, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz w tej całej zabawie. Polak nie ma jeszcze trzeciej bazy gotowej. To jest naprawdę bardzo ważna rzecz. Przeciwnik stawia sobie czwartą. Mm.
Jak tam wydobycie? No na korzyść Skiliusa. Kolejny command center, będą dodatkowe muły. Jest trochę już za dużo tego wszystkiego po obu stronach. Okej. To akurat byłoby fajnie złapać. Obca się pozbył. A tu może pogonić jak najbardziej. No i czekam na tą bazę. Nie ma czwartej nigdzie budowanej na razie, tak? Nie. Nie widzimy. Na razie bez czwartej bazy. No to spoko. Oj, deteki, no przynajmniej nie z tej strony. Ale Dark Templary jak zawsze są bardzo upierdliwe. Powiem wam tak, bardzo mi się podoba skin, który ma tutaj Skilius. To jest chyba oryginalne z Etyce, nie? Z Wings of... ze Starter z Blood War'a. Już mi się spodobało, no cóż. Aj, szkoda, że ta mina nie wyskoczyła, bo by naprawdę ładne obrażenia były zadane. Tutaj no nie bardzo wyszedł ten atak, ale to był tak naprawdę atak, odwracamy uwagę przeciwnika, żeby rozwalić ekspansję i coś z tego wyjdzie, to wyjdzie. Trochę więcej Skilius obrażeń zadał, ale to tak mogło być o wiele, wiele, wiele gorzej. Uła. Ucieknie Mediwak? Nie ucieknie Mediwak, mina też nie uciekła. Wyrównane starciem. Trochę więcej Polak stracił, to już tam pół biedy, bo ma jednak muły, ale cztery bazy do trzech, moi mili, cztery bazy do trzech. I ta czwarta baza o wiele wcześniej była, czwarta baza u Skiliusa była, zanim Polak postawił jeszcze sobie trzecią, więc... No już swoją drogą. Czas na ghosty. Ale tutaj mógłby... Gdyby udało się dorwać tą armię, która byłaby podzielona na dwie części. Gdyby tak to podzielić. Dziel i rządź. Ciąkaj resztki przeciwnika. Kanibal prawdziwy. Ale nie, nie tym razem. Jak się detek schował, jeden. Ale dobra, tu będzie missile turret, do tego wszystkiego bunker marinesy w środku. Więc to raczej nic złego nie powinno zrobić. Gdzieś tam miny porozstawiane również. Powinien być zabezpieczony nasz gracz. Teraz byłoby fajnie właśnie, jak już mówiłem, złapać te oddziały, które są podzielone na dwie części. No, o tym mówiłem, że detek szybko padnie. Dostawia jeszcze sobie gdzieniegdzie wieżyczki. Ważne dla niego jest też to, że wie, że deteki gdzieś krążą. No i idą łeb w łeb, jeżeli chodzi o wielkość armii, ilość harvesterów, mniej więcej. Problem jest taki, że Skilius ma lepsze upgrade'y. I tutaj Polak byłoby fajnie, gdyby nie walczył, zanim mu się te 2-1 skończy, bo... No, oberwie mocno. Różnie... Nie wiem, i poleciało. O tym właśnie mówiłem, tak łapać przeciwnika, kiedy jest... Dał się jednak teraz na dwa fronty złapać i musi się stąd wycofać. Żadnych tutaj min po drodze nie miał zakopanych. No i najważniejsze, żeby upgrade'y się pokończyły. Już jest plus 1 do obrony, plus 2 do ataku niedługo, ale znowu później będzie ta sytuacja, że Protoss będzie miał 3-3, a Polak będzie miał... 3-2 będzie miał Protoss, a Polak będzie miał tylko 2-1. Więc nie wiem, no nie wygląda to zbyt dobrze. Nie wiem, co może tutaj nasz gracz wykombinować. Gdzie jest w ogóle reszta tej armii, bo tego wszystkiego coś mało jest, jak na to popatrzymy. Gdzie jest ta armia? Panie dobry, kochany. Gdzie są jakieś... są ghosty? Cztery ghosty są, tak? No to jasne, EMP coś zrobi. Nie widzę tego, oj nie widzę tego. Tym bardziej, że upgrade'y są troszeczkę w plecy. Tu jeszcze próbuję coś wykombinować, ale jest coraz mniej energii na medivacach, coraz mniej życia. Ekspansja w prawej stronie może być za chwileczkę zniszczona. Zeloty nie walczą w sumie tak, jakby powinny, tak jakby chciały. EMP poleci. Poleciało jedne EMP, ale niestety nowy warping zelotów również się tu pojawił. Ajs! O, dobra, walka pod tankiem. Tyle dobrego może. O, ekspa zniszczona. Dobra, panie. Ja bym chciał, ale ja tego nie widzę.
O tak powiem. Ja bym bardzo, bardzo chciał, ale nie widzę. Musiałby zniszczyć teraz kimś studentą armię. To jest raz. I ruszyć z mega szybką kontrą, ale on ani min nie ma. On nie ma w ogóle splash damage. No. Nie ma też energii na tych medivakach, żeby się leczyć. Nie ma żadnego harasu. Wydobywa realnie z dwóch baz, przeciwnik z czterech. Jakże wydobycie jest podobne. No już swoją drogą. Dwa kolosy na ten dodatkowy DPS, cofa się jeszcze pod Siege-tankę, żeby to... No w sumie to... Coś tutaj się udało zrobić. Może, może. No. Nie. Nie, tak, tak, nie. W sumie to jest zabawne, bo zobaczcie, że Skillius ma coraz mniej i mniej tej energii. No chyba teraz Skillius doszedł do wniosku, że to jest moment, żeby zaatakować. Czy Skillius nie powinien spróbować podejść i Orbitala rozwalić, bo on tak krąży tutaj i krąży, ale wchodzi cały czas pod tego Siege-tanka, który może i nie ma za dużo zabitych jednostek, ale na pewno bardzo rani przeciwnika. Aha, widzi jak to wygląda. EMP zdąży polecieć. Nie ma energii na EMP, to czemu on go tak goni? Trochę wikingów jest. Dobra, EMP poleciało. Kolosy, zauważcie, nie próbują nawet walczyć. Tak, i teraz zamiast walczyć z główną armią, to zajmowały się wikingami i medivakami. No i jakoś go tu przegania, żeby było zabawniej. Przeciwnik ma 3-2, Polak ma 2-2, no plus 1 do ataku dla latających. No ale tak się nie traci jednostek, pan kolega kochany. Gdzie jest kolejna baza? Dobra, będzie leciał, będzie przejmował, więc te wydobycie powinno pójść w górę. No ale na razie 1500 minerałów jest różnicy. Co musi zrobić Polak? Gdzieś coś, jakieś eko zniszczyć. O co musi zrobić Polak? To jest potrzebne. A w międzyczasie zero... I to chyba będzie to, co będzie bardzo bolało i może skończyć tą grę. Zeloty i deteki zostały właśnie zdropowane do bazy. Polski gracz tu jeszcze próbuje pozbyć się przeciwnika. No, jak tam kolosy, jeden padł. 12-13 sefajek również zostało zamordowanych. No, cały main jest rozwalany. To jest cała armia, jaka Polakowi tak naprawdę tutaj została. Jeżeli nie wygra tym, co tu ma, to nic nowego nie będzie posiadał. I teraz zobaczmy, Spirit, mniejsza armia. Oj, tu jeszcze odpalone Shield Battery. GG niestety. 2-1 dla Skilliusa. Szkoda, wielka szkoda. No ale tak to już była. Wielkie dzięki na YouTubie za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego razu.